Po co w kominie wyczystka? Rewizja. Komin jest kluczowym elementem instalacji grzewczej w każdym domu. Odpowiada on nie tylko za odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych, ale również za prawidłową wentylację wnętrz. Dlatego tak ważne jest, aby działał bezpiecznie i niezawodnie. Czy komin powinien zawierać elementy specjalne? Elementy takie jak wyczystka czy rewizja są niezbędnymi składnikami systemu kominowego. Co one właściwie oznaczają? To składowe komina, które umożliwiają jego czyszczenie, kontrolę oraz monitorowanie stanu całej instalacji. Przepisy zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w części dotyczącej kominów, wymagają obecności tych elementów. W kominach opalanych paliwami stałymi sadza osadza się na wewnętrznych ściankach, co może osłabić ciąg kominowy i zwiększyć ryzyko pożaru. W tych przypadkach rewizja oprócz kontroli stanu komina umożliwia skuteczne usunięcie sadzy. Dla kominów opalanych gazem czy olejem opałowym sadza jest rzadkością. Częstszym problemem jest kondensat, czyli mokra substancja składająca się ze skroplonej wody i kwaśnych związków chemicznych powstałych podczas spalania. W takich sytuacjach pomocny jest odskraplacz, często połączony z wyczystką, który umożliwia odprowadzenie kondensatu poza układ kominowy. Zapamiętajmy, że otwory rewizyjne różnego rodzaju są ważną częścią systemu kominowego. Aby dowiedzieć się więcej o produktach marki Kominflex, zapraszamy na stronę kominflex.com.pl.